jeśli żyć ci będzie dane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, jestem Sawic, to jest oczywiście Hearthstone, a dziś, moi drodzy, zaproszę was ponownie na ranking. Dzisiaj będziemy się spierać talią, którą już kiedyś bardzo, może nie bardzo dawno temu, ale jakiś czas temu wałkowaliśmy oczywiście, moi drodzy, combo druid, combo ramp druid, no różne są nazwy na tę talię. Generalnie chodzi o to, aby na samym początku gry dostać coś takiego jak gwałtowny wzrost, dostać pretendentkę z Darnassus, dostać coś takiego jak orzeźwienie, wyrampować się, wyakcelerować, przyspieszyć, można powiedzieć, ten wzrost many i dojść od razu do tych naszych większych, średnich lub nawet tych ogromnych stronników, które chcemy szybko wyrzucić na stół, zyskać dużą przewagę, zadać tych wystarczająco obrażeń w twarz, no i finiszować oczywiście grę z niesamowitym kombem dzikiego ryku i siły natury w oczywiście w odwrotnej kolejności, czyli 14 obrażeń z ręki co najmniej, jeśli wasz przeciwnik nie ma żadnego taunta. Oczywiście, druid, może powiedzieć, nie jest najlepszym pikiem na samym wstępie na obecny ranking, bo mimo wszystko agro tutaj jest bardzo dużo. Ale ponieważ ten druid, moi drodzy, nie jest taki zwykły. Po pierwsze, tak jak widzieliście, gramy te dzikie korzenie. Przepraszam, żywe korzenie, Living Roots, za jeden many albo zadaj dwa punkty obrażeń, co jest fajnym removalem czasami, albo przyzwij dwie sadzonki 1-1, co w sumie nie wygląda na jakoś bardzo super, tym bardziej, że wow, jesteśmy druidem, chcemy rampować, ale przeciwko agro bardzo, bardzo się przydaje. Też czasami ten dodatkowy removal jest czymś, co chcielibyśmy zobaczyć w naszej otwierającej ręce przeciwko agro. Przeciwko druidowi nadal myślę, żebym go trzymał, ponieważ nie mamy monety, fajnie by było mieć odpowiedź na jego pretendentkę z Darnassus, która myślę, że się pojawi, a jak zagramy te żywe korzenie, będziemy mieli jakąś opcję, aby ją zabić. Wow, dostaliśmy, powiem tak, bardzo fajną rękę, ale może się okazać, że ona jest zbyt, powiedzmy, fajna. W sensie, ramp jest bardzo przyjemny w tym deku, nie ukrywam. Jednak czasami się tak zdarza, że myślę, że on by nie zagrał teraz coina i... O, też ma żywe korzenie, fantastycznie. Sterilujemy oczywiście jego żywe korzenie, zagramy naszą pretendentkę z Darnassus. Z pewnością. Dlaczego tradujemy? Czekajcie, jednego mogę stradować, nie wiem, czy drugiego jest sens stradować. Tak mi się zdaje, że nie, więc nim pójdziemy już w twarz. Dlaczego jednego stradowałem, dwóch nie? Ponieważ tak, gdybym stradował jednego, no to on może swoje Living Rootsy wsadzić w moją pretendentkę i dosyć niefajnie. W takim przypadku, tak jak widzicie, gdybym nie stradował, on stradował tak jakby za mnie, dzięki temu ja tak naprawdę zyskałem jedno obrażenie w twarz. Okej, możemy robić wielkie halo z tego, że zyskałem jedno obrażenie w twarz, ale możliwe, że to właśnie jedno obrażenie będzie decydowało o grze. Może nie będzie, ale nie chcemy grać dobrze, chcemy grać jak najlepiej. Druid oczywiście szponów będzie, myślę, że bardzo ładnym follow-upem tutaj dla tego Wild Growtha. I jeśli mój przeciwnik nie otrzyma jakiejś miłej akceleracji many, tego przyspieszenia wzrostu, oj, cień, znak sramas, nie lubię tej karty strasznie. Osobiście jestem dużym przeciwnikiem grania jej w druidzie. Okej, teraz dlaczego gram druida szponów, a nie ochydziarza? Kurczę, to jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, możliwe, że powinienem grać ochydziarza, jeśli bym się spodziewał na przykład jakiegoś zagrania z Innervate'em, ale ponieważ to nie jest Innervate, to myślę, że spokojnie mogę sobie pozwolić na to zagranie, na które pozwoliłem. I ochydziarz powinien być tutaj całkiem fajny, tylko nie wiem, czy nie ma jakiegoś fajniejszego zagrania, na które mógłbym sobie tutaj pozwolić. Problem z ochydziarzem taki, że nie mam za bardzo do niego follow-upów. Uniemożliwiony jednak oczywiście naszemu przeciwnikowi teraz zagranie jakiegoś Innervate'a i dojście do doktora Hooka na przykład, z którym, no sorry, ale obecnie bym sobie ani trochę nie poradził. Znaczy, no poradziłbym sobie, ale można powiedzieć kosztem całego stołu, removala i jeszcze prawdopodobnie 50 tysięcy obrażeń, które dostanę z tych bombotów. A w tej konfiguracji można powiedzieć, że jesteśmy w bardzo, bardzo przyjemnej sytuacji, a posiadanie komba w ręce jest, myślę, że tym, co druidzi lubią najbardziej. I myślę właśnie, że grając, zadam 9 obrażeń, on jest na 16. No jak swipe'nę twarz, powiem tak, mogę sobie pozwolić na bardzo taką zagranie all-in. W sensie wsadzam wszystko po prostu w to, że jestem pewien, że on nie może się uleczyć. No ale chociażby jego hero power może zatrzymać generalnie to, ten mój fantastyczny plan. Dlatego myślę, że swipe'nięcie w tym miejscu jest ok. Wild Growth oczywiście zagram, mając nadzieję, że on... Ponieważ tak, zakładam... z tym zagraniem all-in, mogłem zaatakować go za 9 w twarz, on by był na, tak jak powiedziałem, 16, swipnąć tą twarz, ma 12 życia, okej, okay. Dostanie dowolnego taunta, dowolne, znaczy uleczy się swoim hero powerem o 1, tak naprawdę wiecie, w sensie to jest taki bardzo, nadużyłem dzisiaj angielszczyzmu, fragile, w sensie taki bardzo, no, taki lital zbyt na styk, można powiedzieć, w sensie generalnie planowanie litala jest bardzo dobrym taktyką generalnie jest taka mądrość w Hearthstone, która mówi, że jeśli możecie przygotować litala na przyszłą turę,
to zawsze róbcie. Aczkolwiek, no wiecie, czasami jest to takie bardziej względne, no bo mimo wszystko, jakby to powiedzieć, czasami może być tak, że ten Lethal, jeśli planujecie na przykład, wiecie, 4 tury do przodu, Lethala, który ma dopiero, który tam potrzebuje jeszcze po drodze jakiś tam, naprawdę? O losie. Poczekajcie, jeśli on zagra doktora Hooka, to chce mieć łowcę grubego zwierza, ale jeśli zagra doktora Hooka, cała jego mana pójdzie w to i będę mógł go zabić, bo ma 14 życia, a moje combo czyni 14 życia. Zagrawanie tego łowcy grubego zwierza, szczerze mówiąc, mija się trochę według mnie z celem, czy mogę go zabić, jeśli nie hero poweruje, on i tak to skliruje, więc... więc, poczekajcie. To właśnie ten problem w druidzie, że jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko wygranej, ale niestety nadal jesteśmy zbyt daleko, aby pozwalać sobie na zagrania no wszystko albo nic. Tak naprawdę ja to właśnie zrobiłem, zagrałem wszystko albo nic, bo zagrałem tego łowca grubego zwierza, mimo że wiem, że on zginie, ale to też może jakoś zredukuje obrażenia, które będę brał na twarz. Fantastycznie, mój przeciwnik, nie grając wokół komba, decyduje się na tego doktora Hooka. Widząc Big Game Huntera, myślę, że jest to bardzo, bardzo oczywiste takie zagranie, bo z reguły najlepszy czas na doktora Hooka jest tuż po zobaczeniu łowcy grubego zwierza, ale można powiedzieć z idealnym damage'em, który jeśli mój przeciwnik grał choć trochę druidem, powinien dokładnie znać, że jednak level 14 życia jest bardzo, bardzo nie ukrywam, niski. I teraz tak, dlaczego uważam, że mój przeciwnik podjął troszeczkę niepotrzebne ryzyko? Po pierwsze, mógł spokojnie zagrać bezpiecznie, nie grać tego doktora Hooka, pewnie zagrać jakąś mniejszą postać, hero powerować, mieć nadzieję, że ja go nie mogę zabić. Dlaczego uważam, że podjął to ryzyko? Ponieważ zobaczył, że kurczę, mam dwie karty w ręce. Te karty musiały być dokładnie kombem, tak? So, te dwie karty, jedyne dwie karty, które mam w ręce, musiały być dokładnie kombem. Ale tak, po pierwsze, jeśli przyglądał się mojej ręce, to widział, że te karty już jakiś czas były w tej mojej ręce. Co na rankingu się rzadko zdarza, że ktoś tak bardzo śledzi te karty, raczej na turnieju, jak się ludzie tego trzymają. Ale, co ważniejsze, widział tego mojego Wild Growtha. Mi bardzo w turze siódmej zależało, żeby dojść do tury 9 od razu, skipnąć tą turę 8. Fatalna jest ta ręka, oczywiście odrzucamy wszystko. Skipnąć turę 8. Powiem tak, w obecnym archetypie druida dropów za 9 jako takich się nie gra. Wszyscy wiedzą, że 9 many no to jest, uwaga, uwaga, combo. I dlatego według mnie mógł się domyślać. Oczywiście, to są takie małe niuanse, na które można zwrócić w ogóle uwagę, można czasami nie zwrócić, jeśli wiecie, gracie sobie Hearthstone zupełnie na luzie i tam, nie wiem, robicie jeszcze coś oprócz tego, to łatwo jest po prostu takie rzeczy przeoczyć. I myślę, że dlatego właśnie ta gra, która była bardzo, bardzo bliska. W sensie wyglądało to tak, jakbym ja, wiecie, miał super rozdanie, ekstra zabił mojego przeciwnika, ale wystarczyło, żeby on i raz przyjął bardziej taki defensywny, bardziej wstrzemięźliwy, można powiedzieć, styl gry i wtedy było o wiele lepiej ta gra by się dla niego skończyła. Fatalna jest ta ręka, dlatego próbuję nadrobić naszym sukcesem z poprzedniej gry, bo ta ręka jest fatalna. Jest przeciwko facehunterowi, midrange'owemu hunterowi jeszcze bardziej tak naprawdę gorzej jest, bo mimo wszystko to, co tak naprawdę, uwierzcie mi, boli w mecie, to nie są deki, które lecą w twarz. To są deki, które lecą w twarz inteligentnie. To są Secret Paladynowie, to są szamani, którzy czasami pozwolą sobie stradeować. Oczywiście, myślicie sobie, że wow, ten szaman traduje, on w ogóle nie umie grać, ale czasami naprawdę, jeśli spotkacie gracza, który tylko idzie... Zatrzymajmy, proszę, ten pociąg. Wrażeń emocji. Co tu się stało? Jeśli on weźmie leczenie, to ja chyba padnę. Okej, pięknięcie jest czymś, co jeszcze jakoś mogę zrozumieć. No powiem tak, będę miał chyba tyle tur, żeby będę mógł zabić tego pana Sir Płetwina Morgultona z samego mojego hero poweru, co jest dosyć mało wydajne, bo przez 3 tury. Ale tak jak widzicie, no nie mam nawet dropu na tak naprawdę to nie jest drop na turę 4, no to jest bardzo, że tak powiem, warunkowy drop na turę 4. No jeśli on będzie, czyli opiekun Gaju to nie jest coś, co można zagrać w turze 4, jak nie mamy na co rzucić tych dwóch obrażeń, albo wyciszyć jakiegoś sensownego stronnika, no to walimy to w twarz. Nie, oczywiście, że to nie jest ten typ, można powiedzieć, karty, to jest bardzo, bardzo karta polegająca na tym, jaka jest sytuacja na stole, a sytuacja na stole na razie nie wygląda, jakbym potrzebował w jakiś sposób pomocy właśnie tego Keepera. Niedźwiadek? Nie, Leok. No dobra. Come on, cokolwiek. Ja potrzebuję czegokolwiek, co bym mógł to zagrać. Powiem tak, używam tego removalu, to nie jest najlepsze użycie removalu, no bo używam tak naprawdę removalu za 2, nawet nie dobierając karty na postaci za 1, jest mi się, strasznie mi się to nie podoba, no ale wiecie, moją alternatywą do tej tury jest skipnąć tę turę, no to nie wygląda również zbyt fajnie.
Czy ja zabijam tego pająka? I czy ja zabijam go kiperem, czy też może robić... Okej, no to... Okej. Jedynym zabraniem, jakie mogę, na jakie mogę sobie tutaj pozwolić, to jest opiekun Gaju. Pytanie moje jest tylko, czy nie chciałbym na przykład, nie wiem, może na przykład wyciszyć tego Leoka. Najbardziej takim tempo zagranie wygląda opiekun Gaju, tego odkacza sieci. Mogę go też wyciszyć, mogę tak naprawdę z hero powerować, ale dzięki opiekunowi Gaju coś wystawię na stół i to mnie chyba najbardziej najbardziej tutaj kusi, że coś ja chciałbym na tym stole położyć, żeby, no wiecie, nie obrywać po prostu za darmo obrażeniami. Czwarta tura dla, no szatkownik, raczej szatkownik. Tak mi się przynajmniej zdaje. A szatkownik będzie się musiał tradeować razem z tym pociskiem w mojego druida szponów, bo będzie boostowany od tego Leoka. Może wyciszenie tego Leoka było lepszym zagraniem? Zabrałbym troszeczkę więcej obrażeń na twarz, ale jest, wiecie, kwestia dwóch obrażeń, on by nie miał tej bestii w ręku. Może nie ma szatkownika, bo gdybym miał szatkownika, to myślę, że by go zagrał tak, wiecie, od razu, nawet się nie zastanawiając nad tym co i jak. Więc tutaj myślę, że możemy zobaczyć coś innego niż szatkownika. Czekajcie, on ma monetę? Tak, ma monetę jeszcze. Aha, czyli to może być low tap, który w sumie w sensie sam jego efekt nie robi mi dużej różnicy, no bo nie zamierzałem grać zaklęć w tej turze. Może to być zamrzownik? Czy ma jakąś pewność na zabicie tego keepera? Traduje? Okej, to jest dziwne dosyć. Do zagrania, jakie widzę, to jest jedno żywe korzenie, dziki ryk, pac, zabijamy pana Leoka, zabijamy pana nożownika, mam postać 2-1 na stole, 5-4 mimo wszystko, nawet kontra jego 2-4 wygląda wiele lepiej. I tutaj bardzo, bardzo myślę, że niefajny trade, coś nie lubię tego typu trade'ów, o ile wolałbym bardziej wykorzystać te żywe korzenie, ale ponieważ tak moja przyszła tura wygląda, tak jak widzicie, no dosyć no, do zakwestionowania jest to, czy ta tura będzie dobra, czy słaba, więc może te żywe korzenie mi w czymś pomogą, tutaj nie wiem, na przykład przeciwko... Lew Bujnogrzywy to raczej nie jest coś, w co chciałbym zagrać żywe korzenie, nie wiem nawet czy... Właśnie Lew Bujnogrzywy z monetą, znaczy moneta, to wtedy bym mógł to big game hunterować. I szczerze mówiąc, na miejscu mojego przeciwnika, gdybym ja był na jego miejscu, miał Lwa Bujnogrzywego i monetę, a jestem przekonany, że ma jeszcze monetę, jeśli nie, to mam nadzieję, że nie mylę się. Moneta ze strony mojego przeciwnika plus Lew Bujnogrzywy powodowałby, że on by był boostowany od tego Leoka. Więc mógłbym go big game hunterować, a tak naprawdę największy problem według mnie z Lewem Bujnogrzywym jest taki, że właśnie big game hunter na niego nie działa. To jest taka, wiecie, średnia postać, ale zbyt duża, by być... okej. Okay. Dosyć wczesne użycie tego znaku łowca, ale myślę, że postać z 6 punktami życia jest jak najbardiej... jest! Bardzo dobrze. To jest jedna rzecz, której się bałem, szczerze mówiąc, że mój przeciwnik dostał jakąś mega turbo hiper postać z tego właśnie tkacza sieci, a to jest na szczęście... Nie Sylvana. Chciałem właśnie nic nie dostać, co mógłbym zagrać, bo wtedy mógłbym z czystym sercem zagrać żywe korzenie, oczywiście dwie jedyneczki, zaatakować w tego wściekłego kurczaka, bo problem z moim zagraniem Sylwany jest taki, że jeśli to jest zamrażająca pułapka, co może wszystko wskazywać tak naprawdę na nią, w sensie zamrażająca, ponieważ grałem przeciwko mi range'owego hunterowi, dlatego spodziewam się zamrażającej pułapki, ale spodziewam się oczywiście też węży. Wiadomo, ten wściekły kurczak jest strasznie, wiecie, takim soczystym feedowaniem mojej zmiennokształtności, jakbym w niego zaatakował. To boję się, żeby pokazały się te węże. Jednak gdybym miał swipe'a w tym momencie w ręce, no to myślę, że mój przeciwnik by go tego nie zagrał. Czyli węże możemy odrzucić, ponieważ z perspektywy mojego przeciwnika, gdybym miał swipe'a, to po prostu była masakra, bo bym sklirował mu cały stół, pozbył się tego sekretu, tylko bym nic nie wystawił. To chyba, że mój przeciwnik chciał właśnie to wymusić. Nadal uważam, że mimo wszystko zaatakowanie tutaj jest dobre i granie wokół zamrażające pułapki jest, udało nam się w takim razie, nie są to węże, bo nie miałbym sobie jak z nimi poradzić. To jest właśnie ten problem z druidem, że on nie ma sobie jak radzić tak naprawdę z dużą ilością takich małych postaci. Ci wszystkie tokeny paladyna, czy też właśnie te takie węże, czy też chociażby takie sadzonki, to jest problem, dopóki nie mamy swipe'a. Swipe jest po prostu takim ultimatywną, fantastyczną odpowiedzią. Beast Hunter? No jeśli mój przeciwnik doszedł aż tak wysoko, co dla mnie jest według mnie wysoko, w poziomie rankingu Beast Hunterem, no to tylko mu gratuluję. Okej, okay, czyli myślę, że wiemy spokojnie, że to jest zamrażająca pułapka. Dr. Hook myślę, że będzie bardzo tutaj dobrym zagraniem, ponieważ no, Dr. Hook kontruje wszystkie możliwe rzeczy, które inne postacie mają problemy, ponieważ mamy te tokeny za darmo, które hookobota bez problemu mogę wrzucić w zamrażającą pułapkę. Nie będę miał z tym najmniejszego problemu.
najmniejszego kłopotu, no wiecie, no okej, okay, no nadal będę miał te 7-7 na stole, nie chcę za to wydawać na Sylwanę 6 many, a później kolejne 8, czyli 14, bo ona sama w sobie już jest tak naprawdę wolnym zagraniem, która wchodząc na stół nie masz takiego dużego wpływu na niego, szczególnie na taki stół, gdzie nie ma tak naprawdę jak jej zabić. To jest czasami problem z Sylwaną, że super ma tę agonię, ale kurczę, ona musi zginąć, żeby ta agonia była aktywowana, to jest oczywiste. I mimo, że mój przeciwnik ma opcję, aby ją zabić, raczej nie będzie skory do tego, jeśli ma stół. Okej, czyli będziemy twarz, witali. Okej, zabijemy coś. Zabiliśmy, fantastycznie. Szkoda, że to pingnął. Zabij chociaż Leoka. No, trzy w twarz to nie jest też najgorsze, ale... Wolałbym inne rzeczy tutaj zobaczyć. Imperator Trawisten myślę, że bardzo się tutaj przyda. Tak samko jak... Naprawdę? Tak samko? Tak samo jak ta pretendentka z Darnassus. Powiem tak, no... Kurczę, nie chciałbym jednak tego doktora Hooka wsadzać w tę zamrażającą pułapkę. Nie wiem, czy do końca mam jakąkolwiek alternatywę. On musi zabić tego imperatora i on zabije tego imperatora. Pytanie tylko, czy może zabić pretendentkę, bo ją bardzo chętnie mogę cofnąć do ręki, ale innych rzeczy bym za bardzo chciał. Imperator mi co prawda zmniejszy koszt tego doktora Hooka, ale... Znaczy, powiem tak, no wygląda to słabo, no ja wiem, no ale co mogę zrobić, no musiałem podjąć próbę. Problem jest taki, że mój przeciwnik ma 10 obrażeń na stole, 6 obrażeń z ręki dla Huntera nie jest myślę, że dużym problemem. Szkoda tylko, że giniemy od deku, znaczy jeszcze nie giniemy, no ale to jest tylko kwestia czasu, okej, czyli to plus kill command, myślę, że będzie litalem. Nawet bez kill command, jakiś quickshot chyba tutaj już wystarczy tylko, prawda? Nie, quickshot nie wystarczy, kill command oczywiście. Hunter, midrange'owy Hunter, no ogromny oczywiście, można powiedzieć, wróg jakiegokolwiek rampu ogólnie, chociaż my tego rampu aż tak dużo w tej grze nie dostawaliśmy, ale ogólny wróg właśnie tych takich tempo mocnych druida zagrań, czyli te swoje zamrażające pułapki, które mają, można powiedzieć, efekt dokładnie odwrotny do tego, co chcielibyśmy osiągnąć tym właśnie naszym... tak zwaną akceleracją many. No nie będę ukrywał, że rękę, którą dostaliśmy, początek, rozwinięcie, czy rozpoczęcie było dosyć słabe, biorąc pod uwagę, że gramy takie karty jak Żywe Korzenie, gramy takie karty jak Gniew, które dostaliśmy jakoś tam dopiero w późniejszych, których pretendentka z Darnassus jest super obecnością na stole i rampem zarazem. Swipe może też by się przydał jakoś wcześniej, że Szatkownik jest super zagraniem, Zdziczały Dziku, generalnie sporo jest kart, które wolałbym mieć troszeczkę wcześniej w ręce. Oczywiście wiem, że Żywe Korzenie nam podeszły i też tam Gniew w pewnym momencie zastosowaliśmy, ale to było przeciwko, no come on, karcie za jedne many, Płetwinowi. No ale cóż, myślę, że wielkie gratulacje naszego przeciwnika za to, że jeśli tym Beast Hunterem doszedł aż tak wysoko, no to kurczę blade, musi się trochę znać. Moi drodzy, to był ten Ramp Druid, który nadal myślę, że nie jest w swojej ostatecznej wersji, ponieważ nadal się zastanawiam, czy kurczę Zdziczały Dzikun nie jest troszeczkę za wolny, czy nie potrzeba jakiejś innej technicznej karty zamiast Łowcy Grubego Zwierza. Myślę, że po rotacji ten Łowca Grubego Zwierza dosyć szybko się pożegna z swoim miejscem tutaj, aczkolwiek nie chcę jeszcze robić jakichś predykcji. Dwie karty, które inne zastanawiam się, by wprowadzić zamiast tego, to znaczy dwie karty inne, techniczne. Pierwszą z nich jest, jeśli go znajdę, Technik Kontroli Umysłu, który w mecie, gdzie jest całkiem sporo agrodoków, jest myślę, że przydatny. Drugi to coś, co grałem przez jakiś czas, ale po prostu za często był martwym tak naprawdę kartą w moim ręce. Harrison Jones, który po rotacji myślę, że będzie właśnie nie wiem, czy częściej, czy wolniej, czy rzadziej grany. Jest oczywiście fantastyczny przeciwko Doomhammerowi, ale no, powiem tak, no też zdarzają się inne matchupy, deki, które w ogóle nie grają broni i też one nie są przyjemne. Przeciwko innemu druidowi Harrison Jones jest, no, fatalnym dropem za 5, więc tak czy siak, nie przedłużając, jest też Sylwana, tak naprawdę troszeczkę pozwoliłem sobie pójść na to, no, bardziej, można powiedzieć, taki pazerny, czy nie wiem, zachłanny styl gry, czyli są te aż 3 dropy za 7, tak naprawdę 3 dropy za 6, ponieważ Sylwana, Imperator i Zdziczały Dzikun może być traktowany jako drop za 6, ponieważ jest ta inspiracja, ale nie przedłużając, moi drodzy, to był ten Ramp Druid, którym się dzisiaj inspiraliśmy, no a póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie i... Do zobaczenia!